Witam wszystkie wodniki i zapraszam serdecznie na prognozę grudnia 2022, ostatniego miesiącu tego bardzo intensywnego roku. Następny czas, następny rok 2023 będzie jeszcze bardziej intensywny, jeszcze bardziej nieoczekiwany, zmienny, radykalny, ekstremalny. Wiele nowości, wiele zmian w świecie i z tematami władzy będzie się bardzo dużo zmieniać. Pluton przechodzi po raz pierwszy do waszego znaku. Tutaj był 240 lat temu, czyli nikt z nas nie zna tej energii. W waszym życiu będzie się bardzo dużo zmieniać. O tym będę mówiła, co się będzie zmieniać na warsztatach w Milnie 4-5 lutego. Link umieszczę u góry. Zapraszam serdecznie. Planeta transformacji i zmian pozostanie w następnym roku w waszym znaku aż do roku 2044, czyli dobrze by było może, abyście to wiedzieli, co się będzie zmieniać. Jak wygląda grudzień? Grudzień z planetami w znaku Strzelca, czyli i Słońce, i Wenus, i Merkury znajduje się w znaku Strzelca. Ta energia przyświeca ci do 21 grudnia. Czujesz wiatr w żaglach, wykorzystaj to, dlatego że Merkury pozostanie w znaku Strzelca do 6, a Wenus do 10, Słońce zaś do 21 i to jest czas naprawdę na realizację marzeń i Twoich życzeń, jednocześnie spotkania w grupach wszelkiego rodzaju. Może będziesz wchodził w jakieś grupy, może uzyskasz protekcję w grupie. Bardzo dobry czas na zakładanie stron internetowych, na przedstawianie się, na komunikowanie, na naukę, na spotykanie, na poszerzanie swojej wiedzy. Niektórzy z Was, którzy planowali wcześniej, ponieważ Mars, planeta energii, planeta działania, planeta inicjatywy, aktualnie znajduje się w biegu wstecznym, ale stoi pozytywnie dla Ciebie, czyli w trygonie te aktywności, te czynności, te kontakty, które chciałeś wcześniej rozpocząć, czyli była taka myśl, że kogoś tutaj straciłeś, ktoś się ukazał i przychodzi do Ciebie z propozycją, w to bym na pewno wchodziła. Bardzo dobry czas ze Słońcem, Wenus i Merkurem na wejście w nowe kontakty i nowe znajomości. Widzę, że tutaj grupa Twoich przyjaciół się poszerza. Może uczysz się czegoś, może rozwijasz się, może jest tu temat jakiejś reorientacji, nauki czegoś nowego, czegoś, co jest związane z Twoją przyszłością, ale czujesz tą energię tego Strzelca do 21 grudnia, czyli więcej radości, więcej optymizmu, więcej zadowolenia, patrzysz dalej, planujesz, energia rozpiera cię, widzisz swoje cele w różowych barwach i uwaga, dlaczego? Dlatego, że Merkury będzie ustawiał się w kwadracie do Neptuna drugiego, Wenus także w kwadracie do Neptuna czwartego, czyli na Barbórkę. I 14 Słońce ustoi w kwadracie do Neptuna, ale także będzie stało w kwadracie do Jowisza. Nie wszystko tutaj jest prawdziwe. W tym miesiącu wiele będzie zakryte. Może być też dużo rozczarowań, czyli tą wiarę w te nowe kontakty, w te nowe znajomości. Sprawdziłabym to wszystko, czy też ten optymizm i to zadowolenie. Dałabym sobie czas tutaj do końca stycznia, ponieważ może się tak też przydarzyć, że energię, którą zainwestujesz w jakiś przyjaciół, w jakąś grupę, może później to się zmienić, może się okazać, że nic z tego nie będzie. Może być tak, że zainwestujesz w kogoś czy w coś energię, na co nie starczy ci oddechu. Skupiłabym się na swoich emocjach i uczuciach i wybierała te cele, czyli w znaku Strzelca, który stoi pozytywnie do ciebie, co naprawdę czuję, w co wierzę, co jest związane z moim celem życiowym, co poszerzy mi moje horyzonty w tym kierunku, aby pomyśleć o tej przyszłości i o tym Plutonie, który będzie wchodził do Twojego znaku, ponieważ oczekujesz już radykalnych zmian przez następne 21 lat na każdym poziomie życia. I tutaj chodzi o technikę, tutaj chodzi o rozwój, tutaj chodzi o nowoczesność, o
progresję i może właśnie te kursy, które teraz przemyślasz, nie wiem czego się uczysz, ale na pewno wszystko, co jest związane z przyszłością, z techniką, z nowoczesnością, z pracą online, z pracą z nowymi sprzętami, urządzeniami, nową, nowoczesną formą pracy, czy też pracy online, na pewno ma to przyszłość dla tych wszystkich osób, które to robią. Jednocześnie nie stara forma zarabiania pieniędzy, nie stara forma trzymania czegoś, co już się przeżyło, ale właśnie mówisz, dobra, poczekam, aż coś się stanie, na razie się tego trzymam, nie czekałabym, ponieważ do lipca 2023 jesteś pod wpływem zaćmienia w kwadracie na osi byk skorpion i tutaj o to chodzi, że nie czekam, nie trzymam, czy też zmieniam tak, że nic nie zmieniam, ale sama bym przyspieszyła z tymi planetami w znaku strzelca, bo jest więcej radości, więcej optymizmu, więcej zadowolenia, ale też ta jest tak, że sam widzisz, czy czujesz, co jest naprawdę twoim celem, otwierała się na to nowe, nawet na to nieznane, nawet jeżeli się trzeba czegoś douczyć, może w znaku strzelca chodzi o język, doszlifowanie języka, może właśnie o jakąś pracę w grupie, nowej w grupie, może to będzie jakaś praca międzynarodowa, może pracujesz z jakimiś nowymi programami, tutaj na pewno będzie się wszystko także zmieniać i będzie takie przyspieszenie od następnego roku, właśnie od marca, kiedy Pluton wejdzie do twojego znaku. 6. Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, przechodzi do znaku koziorożca i 10. Wenus przechodzi także do znaku koziorożca i Słońce pozostaje do 21. po twojej stronie. Razem z Wenus i z Merkurym w znaku koziorożca, który będzie w koziorożcu aż do 16 lutego 2023, jest temat pracy. Widzę tutaj wodników, że nad czymś pracują, że uczą się czegoś, że przygotowują coś. To może być też jakiś temat wyjazdu, że niektórzy z was wyjadą na samotną wyspę, inni do sanatorium, inni będą wyjeżdżać za granicę. Wielu z was będzie się uczyć, wielu z was będzie się rozwijać, wielu z was widzę, że pracuje nad czymś w ukryciu, czy też będą może jakieś pomysły, projekty, idee, z którymi nie chcecie jeszcze wyjść, ale kiedy Słońce i Wenus w następnym miesiącu, czyli w styczniu, przejdzie do twojego znaku. Wtedy właśnie to będziesz pokazywał. Czas do urodzin, czyli z planetami w znaku koziorożca i Słońce, i Wenus, i Merkury nie jest taki na podejmowanie od 21 grudnia ważnych decyzji, ale to już mówiłam, tak czy siak, ten Mars jest w biegu wstecznym i nie jest to czas na finalne decyzje, dlatego że od końca stycznia będziemy to wszystko zmieniać i uwalniać się od tego. W międzyczasie 8 grudnia dochodzi do pełni w znaku bliźniąt. Podczas tego dnia Księżyc łączy się z Marsem retro, ale także Wenus będzie się ustawiała w kwadracie do Jowisza. Uwaga właśnie na te grupy przyjaciół, tak? Czyli może być tak, bo ponieważ ten Merkury czuje się tak sobie, może tutaj będziesz polegał na jakiejś osobie, może myślisz, że ktoś cię zaproteguje, czy ktoś popchnie cię dalej, czy też że przy pomocy jakiejś grupy, jakiegoś przyjaciela zarobisz pieniądze i to tutaj może przynieść jakieś złości, tak? To jakieś rozczarowania. Finalnie ta pełnia w bliźniaku nie tylko właśnie jest temat jakiejś złości, ty możesz złościć się na samego siebie, że komuś czemuś zaufałeś, a Mars w biegu wstecznym, jeżeli chodzi o ekspartnerów, ekspartnerki, uwaga, tak? Czyli tutaj będzie się to rozjaśniało, ta pełnia będzie rozjaśniać, wyjaśniać, dostarczać wiadomości i ponieważ i Merkury, i Wenus znajduje się w kwadracie do Neptuna i następnie także Słońce, mogą przyjść jakieś rozczarowania, także ze strony grup i przyjaciół lub też jakieś marzenie, życzenie może okazać się tylko bańką mydlą.
skrzydlaną, dlatego postaw na siebie, postaw na tą długofalowość, stałość, rozwój, naukę, nie polegając na tym, jakie wiadomości będą przekazywane, ponieważ nie wszystkie wiadomości są teraz z Marsem w biegu wstecznym prawdziwe, wręcz przeciwnie, trzeba to sprawdzić. A Jowisz, który znajduje się w znaku ryb, na końcu znaku jeszcze do 20 grudnia nie jest koniecznie tematem takiej wiary i zaufania, czy spełnienia jakiegoś marzenia i życzenia, jak tu wiele się mówi o tym w internecie, czy tematu rozwoju spirytualności, bo to tylko możemy tak odczuć, ale tematem zakończenia, finalizacji, rozpłynięcia, pożegnania, zakończenia na amen czegoś, że coś odchodzi i odpływa. I u Ciebie chodzi o temat finansowy, tak? Czyli uważałabym, nie podejmowałabym żadnego ryzyka finansowego do 20 grudnia. Tematem, który ma odpłynąć od wielu wodników, to jest temat brak wiary w siebie. Te osoby z Was, które nie czują się wartościowo, które jeszcze robią sobie dziury w brzuchu, mają docenić siebie, mają postawić na swoją odrębność, na swoją indywidualność, na swoje talenty. Mają też wiedzieć, że jeżeli chodzi o współpracę i kooperację, mają być to ludzie o podobnym myśleniu, patrzący dalej, patrzący do przyszłości, ale także takie osoby, które będą protegowały Ciebie jako odrębność, jako indywidualność, gdzie będziesz mógł się w danej grupie także spełnić jako jednostka. Wodnik bowiem potrzebuje dużo swojej przestrzeni i musi sobie tą pracę sam organizować. Najlepiej nie widzę wodników za długo w jakiejś grupie, gdzie jest coś narzucane, ale gdzie ma swoją przestrzeń, gdzie ma swój plan, gdzie może tutaj się sam rozwijać, uczyć z podkreśleniem właśnie tej swojej odrębności. Przepraszam. 10, czyli po tej pełni w znaku bliźniąt, dużo złości, dużo tematu agresji, ale wiele się wyjaśnia. U Ciebie może być też tak, ponieważ pełnia jest w pozytywnym aspekcie w trygonie, że może jakieś tematy związane z partnerami, z relacjami, z miłością, czy też także z dziećmi, że tutaj może były jakieś zarzuty bez podstawy. I teraz właśnie się wyjaśni z korzyścią dla Ciebie, czyli nie ma się na początku co denerwować, ale poczekać na pełne informacje. I 10 Wenus przechodzi do znaku koziorożca. Z tą Wenus i z Merkurem w znaku koziorożca, Merkury pozostanie aż do lutego. Czas jest także na zadbanie o swoje zdrowie, czas jest na zadbanie o swoją kondycję, czas jest na zadbanie o to, jak się organizujesz w dniu codziennym, aby się porządnie wyspać, aby rozdzielić sobie te wszystkie prace, aby się nie zamykać dla tych wodników, które wyjeżdżają, które mają swoją przestrzeń, które się uczą, które się rozwijają, będzie na pewno bardzo dobry. 20 bardzo dobra wiadomość dla Was. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji, wraca do znaku barana, tutaj już był i pozostanie do 15 maja 2023 i ustawia się w pozytywnym aspekcie, czyli dużo mocy, dużo siły, dużo wiary, dużo zaufania, więcej odwagi, więcej motywacji, czyli od 20 grudnia, tuż przed Wigilią, prezent dla Was, ten Jowisz powróci do znaku barana po 13 latach i proteguje i pomaga Ci aż do 15 maja 2023. Razem z tym Jowiszem jest bardzo dobry czas na naukę, na rozwój, na tworzenie stron internetowych dla wszystkich osób, które zajmują się handlem, które zajmują się stronami internetowymi, które pracują w internecie, które tworzą szkoły, przedszkola,
które piszą, które komunikują, które przedstawiają się, które ogólnie mówią, pracują z komunikacją. Może tutaj pojawi się chęć napisania książki, napisania jakiegoś artykułu, czy też zrobienia jakiegoś dyplomu, czy też odwiedzenia jakiegoś warsztatu, czy też właśnie jakiś kurs, coś nowego, coś innego, coś pionierskiego, co jest związane z Twoim pragnieniem i życzeniem, ale na pewno więcej siły, więcej wiary, więcej motywacji. I 21 Słońce przechodzi do znaku koziorożca, czyli do 21 energie sprzyjają Ci, jeżeli chodzi o działania, o inicjatywy, ale także więcej energii, więcej mocy, więcej siły. Następnie ten Jowisz przechodzi do znaku barana i on Ci tutaj pomaga właśnie w nauce, w komunikacji, w planowaniu, w pokazywaniu się, w uczeniu, w rozwoju, ale widzę, że tu nad czymś pracujesz, bo aż cztery elementy, czyli i Pluton, i Słońce, i Wenus, i Merkury do 16 lutego znajduje się w znaku koziorożca za tobą, że coś tutaj robisz, że coś ukrywasz, że się przygotowujesz do czegoś i jeszcze tego nikomu tutaj nie przedstawiasz. Następnie bowiem planety będą przechodzić do znaku wodnika. I 23 odbywa się bardzo ważny nów w znaku koziorożca, który ma także charakter taki do przyszłości. Podczas tego dnia Wenus ustawia się w trygonie do Urana i Jowisz jest w biegu prostym. U Ciebie może być jakaś chęć zmiany pracy, czy też zmian mieszkania. Tutaj także są zaćmienia. Chodzi o to, aby razem z zaćmieniami stworzyć tą odpowiednią aurę w domu i odnaleźć swoje miejsce, gdzie czujesz się dobrze, gdzie czujesz się bezpiecznie. Jednocześnie nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany. Może właśnie chodzi o to, aby objąć odpowiedzialność także za swój dom, za swoją rodzinę. Może także chodzić o to, że teraz ty będziesz w jakiś sposób miał pomagać swoim najbliższym, czy też obejmiesz jakieś tematy odpowiedzialności, ale ten temat tego byka, rozwoju, zabezpieczeń będzie też, aby to miejsce, w którym mieszkasz, bo może wielu wodników właśnie w następnym czasie będzie z tym Plutonem, może się rzeczywiście przeprowadzać. Na pewno wy będziecie się wewnętrznie, zewnętrznie, duchowo, spirytualnie, hormonalnie, radykalnie zmieniać z tym Plutonem od marca 23, ale odszukaniem takiego dobrego miejsca. I to miejsce tutaj widzę na razie z tym bykiem, z węzłem karmicznym, z zaćmieniami i z Uranem, to jest takie przejściowe. Coś jeszcze nie jest stabilne, coś jeszcze nie stoi dobrze na nogach i trzeba tutaj się otworzyć na to, aby naprawdę, jeżeli chodzi o ten dom, o rodzinę, domowników, aurę w domu i zabezpieczenia, popatrzeć tutaj dokładnie, czy jesteś na swoim miejscu, czy jesteś na swoim miejscu w domu, w rodzinie, w tym miejscu, nawet w tym kraju, ale także jeżeli chodzi o tematy ścieżki powołania. To się będzie bardzo dużo zmieniać u niektórych z Was do lipca 2023. Jeżeli chodzi o Wigilię, 24 Księżyc jest w znaku Koziorożca. Widzę tutaj wodniki takie bardzo poważne. Dopiero na drugi dzień, 25, gdy Księżyc przejdzie do Twojego znaku, do znaku wodnika i Merkury ustawi się w sekstylu do Neptuna, może jakieś wyjazdy na bliską odległość, może spotkanie z rodziną, z rodzeństwem, wyjazd do przyjaciół, wyjazd do znajomych. Ta aura trochę się rozluźni, bo z Wigilią Księżyc w Koziorożcu no jest taki nastrój raczej poważny, także zapewne będzie w świecie się coś działo, bo Księżyc będzie się łączył z Plutonem. 29 Merkury, planeta komunikacji, biznesu, interesu, zatrzymuje się i wyrusza w bieg wsteczny i pozostanie w biegu wstecznym do 29, do 18, przepraszam, stycznia 2023. Widzę, że będziesz zmieniał plany, widzę, że będziesz zmieniał kierunki, że przemyślasz coś.
Tutaj jest taki bardzo dobry czas z tym Merkurem. Na pewno nie robiłabym nic, co nie jest zgodnie z prawem. Uwaga, tu może być też tak, że czujesz, że coś jest kombinowane za twoimi plecami. Tak? Czyli mogą być w tym czasie także jacyś ukryci wrogowie, z którymi pracujesz i tu zatrzymasz się, tu robisz stop. Tu może być też temat przemyślenia swoich kursów, przemyślenia swojego rozwoju. To może być też jakaś blokada w świecie, że coś się zatrzyma, że jakieś kontakty się zatrzymają, że jakieś umowy się zatrzymają i później od 18 stycznia to wyruszy. Na pewno z Merkurem w biegu wstecznym nie jest to czas na podpisy wszelkiego rodzaju, czy też rozpoczęcia czegoś nowego, czy też zakupy sprzętu elektrotechnicznego, ale w Koziorożcu chodzi przede wszystkim o twój status i temat twojej profesji. Tu będą jakieś zmiany. I ty będziesz coś zmieniał, będziesz coś przemyślał lub będziesz pracował nad jakimś nowym pomysłem. I uwaga, tak? Czyli do 18 stycznia na wszelkie podpisy, kto musi coś podpisać, kto zaczyna nową pracę od 1 stycznia, także zaczyna, ale te osoby, które nie muszą, które mogą się wstrzymać, które mogą poczekać do 18 stycznia, ok, wtedy podejmę tą decyzję finalną, kiedy Mars i Merkur jest w biegu prostym, proponowałabym poczekać. 31, czyli ostatni dzień Sylwestra, Księżyc przechodzi do znaku Koziorożca i do znaku Byka i podczas Sylwestra będzie niestety łączył się z Uranem i z węzłem karmicznym, nagłe, nieoczekiwane zmiany w świecie, ale u ciebie znowu ten temat domu i temat profesji, zmiany wartości. Tak, że będzie coś się zmieniać w następnym roku, ale także do lipca 2023. Drogie wodniki, stoicie na progu zupełnie innego czasu, zupełnie innej ery i waszym zadaniem teraz nie jest właśnie trzymanie z całej siły tego, co do tej pory stworzyliście, ale spróbowanie otworzenia się na tą nową energię. Ponieważ Pluton przechodzący do waszego znaku, wysłuchajcie sobie jeszcze horoskop na rok 2023, daje ci władzę, daje ci moc, daje ci siłę. Wykorzystaj to odpowiednio dla siebie, ale także dla swoich najbliższych, czy też dalszych osób, czy innych osób, czy przyjaciół, ponieważ tutaj chodzi także o pomoc innym, kolektywnym. Także energia taka chodzi o ludzi, o wszystkich ludzi dookoła, którzy są naprawdę dla ciebie ważni. Dzisiaj dziękuję serdecznie. Zapraszam do robienia horoskopów rocznych na rok 2023. Zapraszam na warsztaty w Mielnie i jeszcze raz zapraszam do kontaktu. Dziękuję za cały rok 2022. Dziękuję za waszą uwagę, dziękuję za waszą energię, dziękuję za wasze lajki, subskrypcje. Przyciskajcie dzwoneczek, abyście wiedzieli zawsze o nowym filmiku. Życzę wam wspaniałego końca tego roku. Wykorzystajcie pozytywną energię optymistycznych planet w znaku Strzelca do 21. My widzimy się niebawem. Do zobaczenia i dobrego startu w nowy rok. Tak bardzo ważny dla ciebie. Powodzenia.